Trener Bielska, Tura Bielsk Podlaski, Paweł Bierzyn. Panie trenerze, rozpoczął się nowy sezon, dość udanie dla Tura. Jak pan prognozuje, co przed wami? Co przed nami? Mam nadzieję, że dobra przyszłość. Jesteśmy po pierwszym meczu. Mecz wygrany w takich okolicznościach, też można powiedzieć, po połowie. Wydawałoby się, że może być ciężko, ale może akurat ta czerwona kartka, którą dostał nas młody zawodnik, bramkarz, wyszło nam na dobre, bo musieliśmy zmienić troszeczkę taktykę. Oddaliśmy inicjatywę dla Hetmana. Myślę, że Hetman, przyjeżdżając tutaj, nie spodziewał się, że będzie musiał nas atakować, tylko raczej, tak jak pierwsza połowa pokazała, bronił się. No i my troszeczkę, że tak powiem, pobroniliśmy się, ale z tego wyszło wszystko dobrze, bo kilka razy skontrowaliśmy, oddaliśmy inicjatywę. Najwidoczniej gorzej się czuli z piłką niż bez piłki i skończyło się, myślę, że dobrze i wygraliśmy. Moim zdaniem zasłużenie, 5-2. Trenerze, o Turze w świecie piłkarskim, tutaj lokalnym, podlaskim, no już od jakiegoś czasu się mówi, że to jest pierwsza trójka, jeden z najlepszych zespołów lokalnych. Skład na ten sezon potwierdzi to? Czy to jest mocny skład piłkarzy, których pan ma teraz? No, żeby tak o nas mówili, to trzeba było to troszeczkę lat budować. To nie jest takie proste, że to się odbywa w ciągu tam sezonu. Myślę, że zasłużyliśmy sobie na to przez to, że wizerunek klubu się poprawił przez nie tylko grę na boisku, ale także też różnego rodzaju inicjatywy i to, co robimy poza nim. Ale no, z tego, co też się orientuję, z tymi chłopakami wszystkim rozmawiam, to o nas się dobrze mówi. Chłopcy spoza Bielska też chcą u nas grać, czy tam chcieliby grać, żeby mieli propozycje, ale filozofia klubu jest prosta. No, przede wszystkim stawiamy na wychowanków. Chcemy, żeby w tym klubie grało przynajmniej 70% wychowanków. Co do pytania, czy nas stać, czy to jest mocny skład? Dużo się nie zmienia co sezon. My nie robimy jakiejś rewolucji, raczej skupiamy się na tym, że wymieniamy dosłownie dwóch, trzech zawodników, chcemy się wzmacniać. Mieliśmy taki ciężki okres, bo można powiedzieć, w tamtym sezonie już, czy tam nawet dwa sezony temu, było widać, że będziemy mieli jakiś problem z młodzieżowcami, ponieważ rocznic 2001, 2002, 2003 można było powiedzieć, że gdzieś został w klubie zaniedbany w grupach młodzieżowych i przez to trzeba było gdzieś ściągać chłopaków, młodzieżowców. W tym sezonie można powiedzieć, że jeszcze to pociągnęliśmy, ale już chłopcy z rocznika 2004 wskakują, że tak powiem, do składu. Jest w sumie w zasadzie 7 chłopaków, w tym 3 zgłoszonych do pierwszej drużyny. To są nasi wychowankowie i przede wszystkim na nich też będziemy stawiać, więc jakby już proces tego budowania drużyny wrócił, że tak powiem, do normy i co roku mam nadzieję, że będzie dochodziło po dwóch, po trzech wychowanków jednak z Bielska. Czy jesteśmy mocni? No myślę, że jesteśmy dalej. Wydaje mi się, że powinniśmy, czy zasługujemy, czy to mamy cel, by być w tej pierwszej trójce, ale to tak na papierze można dużo mówić, a wszystko boisko zweryfikuje i trzeba naprawdę na każdy mecz wychodzić skoncentrowany, trzeba do każdego meczu podchodzić indywidualnie. A też mogą być niespodzianki, tak? I u nas, i u przeciwników na pewno też są zespoły, które są moim zdaniem i piłkarsko, i przede wszystkim organizacyjne silniejsze, które teraz grają w czwartej lidze podlaskiej. Czwarta liga charakteryzuje się tym, że to jest typowo lokalna liga. Tutaj nie ma przypadkowych drużyn. Na pewno znacie się wszyscy dość dobrze, jak nie piłkarsko, to nawet i osobiście podejrzewam. Czy duża jest ogólnie rotacja tych piłkarzy między drużynami? Bo pewnie się jakoś wymieniacie ze sobą. Czy w ogóle są piłkarze zagraniczni na tym poziomie? Zdarza się, że zagraniczni są. Warmia Grajewo akurat ma dwóch piłkarzy, Białorusina i Brazylijczyka, ale to są zawodnicy, którzy gdzieś tam od lat już są związani z Polską i zamieszkują te tereny niedaleko Grajewa. Czy się wymieniamy? Jest taki obieży światów, kilku można tutaj tak nazwać, zawodników, którzy gdzieś tam co sezon zmieniają klub. Pewnie za tym idą jakieś tam gratyfikacje finansowe, to przede wszystkim o to chodzi. My raczej takich zawodników nie ściągamy, tak? Ja też zauważyłem to, że nie skupiamy się na tym, żeby gdzieś tam zaufać komuś, kto był do tej pory co sezon w innych klubach, bo to też
o nim świadczy i dobrze, ale i trochę świadczy źle, no bo jeżeli co sezon zmienia otoczenie, to znaczy, że coś jest nie tak. Tak jak powiedziałem na początku, no raczej, oczywiście tacy zawodnicy to pewnie są doświadczeni zawodnicy, ale my raczej jakby stawiamy na jakieś tam stabilizację. Jak już chcemy kogoś ściągnąć, to nie po to, żeby za rok go wymieniać, tylko żeby gdzieś tam za 2 czy za 3 lata utożsamiał się z tym klubem i jakby miał go gdzieś nie tylko gdzieś tam w CV, ale też i w sercu. Tur jako jedna z niewielu chyba lokalnych drużyn może się pochwalić swoimi rezerwami, prawda? Macie drugą drużynę i też jakoś sobie raz lepiej, raz gorzej drużyna radzi. No, trzeba powiedzieć jasno, że my jako klub jesteśmy jedyną drużyną, która ma dwie drużyny w najwyższych klasach rozrywkowych w naszym województwie. No bo pierwsza drużyna jest w czwartej lidze, a druga drużyna jest w okręgówce. Narew Choroszczy załóżmy ma pierwszą drużynę w okręgówce, a drugą drużynę w A-klasie. KSW Wasilków ma pierwszą drużynę w trzeciej lidze, a drugą drużynę też w A-klasie, więc można powiedzieć, że jakby no, my chyba mamy dwie drużyny w najwyższych klasach rozrywkowych. No, no i tak jak mówiłem, no, co o tym świadczy? Świadczy o tym, że kadra musi być bardzo mocno rozbudowana. Jaki cel był, można powiedzieć, grania w okręgówce w tym sezonie? No na pewno, jeżeli gdzieś tam zajmujemy te miejsce premiowane awansem, to trudno byłoby, żeby z tego nie skorzystać. Ale chyba główny cel jest taki, żeby właśnie ogrywać tę naszą bielską młodzież. Nie ma jakiejś tam wielkiej różnicy między taki, może nie ma takiej różnicy jak czysto piłkarsko czy sportowo jak między czwartą ligą a trzecią, bo tam jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o piłkarską sprawę, a jeżeli chodzi o okręgówkę, a czwarta liga, to nie ma takiej różnicy. Naprawdę pierwsze 6 zespołów śmiało mogą gdzieś tam rywalizować z zespołami z czwartej ligi. No będzie ciężko, bo gdzieś tam jest tam kilku takich stałych zawodników, którzy tylko grają w rezerwach. Już można powiedzieć, że nawet może nie to, że nie tylko nie mają umiejętności, ale już nie będą grać w pierwszej drużynie, a jest kilku młodych chłopaków, dla których ten sezon musi właśnie być takim przetarciem przed tym, czy nadają się do gry na poziomie czwartej ligi i wyżej. Bielszczanie do piłki chętnie się idą? No myślę, że tak. No, mamy zgłoszonych 45 zawodników w klasie okręgowej. W pierwszej drużynie mamy 26, w drugiej jakby wszystkich, plus jeszcze 20 tam bodajże 4, tak? Jak się nie mylę, czytam. No, sporo. Myślę, że tak, no bo w zasadzie oprócz w drugiej drużynie mamy tylko jedną osobę, która jest spoza zgłoszona, gra spoza jakby Bielska. To są wszystko bielszczanie i osoby gdzieś tam z okolicznych miejscowości, czyli można powiedzieć z powiatu, czyli wychowankowie. Czy się garną bielszczanie? No myślę, że tak, no bo jeżeli mamy tą naszą akademię i mamy w niej około 130 dzieciaków, no to niech mi ktoś pokaże, w jakiej akademii w Bielsku jest więcej dzieciaków niż w piłce nożnej. Mm-hmm. Pierwszy mecz, jak już wspomnieliśmy, udany dla Tura. Sezon się rozpoczyna. Trenerze, jakie pan sam przed sobą stawia cele w tym sezonie? No właśnie tu chodzi o to, że ja sam dla siebie jestem najbardziej chyba wymagający, bo zawsze chciałem grać o zwycięstwa, zawsze chciałem grać o awans. Czasem nawet ktoś przydałoby się, żeby nam jakiś kubeł zimnej wody wylał, ale czy to jest ambicja, czy to jest już nawet, nie wiem jak to nazwać. Po prostu wychodzimy na boisko, trenujemy po to, żeby wygrywać mecze. Nigdy nie podchodziłem do założenia, że gramy o miejsca 5-6 czy tam 5-8, bo czasem też takie wypowiedzi słyszę. Zawsze gramy o zwycięstwa, mówię, a boisko wszystko zweryfikuje. To nie jest też uzależnione wszystko ode mnie samego jako trenera, ale też z drugiej strony na pewno mam nadzieję, że mam jakiś tam wpływ na drużynę, że daję ten pozytywny bodziec, ale jednak wychodzą zawodnicy z umiejętnościami na poziom tej czwartej ligi. Może czasami niektórzy są powyżej tej czwartej ligi i robią różnicę, ale no wiadomo, no, czym niższa liga, tym większe błędy indywidualne, może jakieś tam i też niedociągnięcia taktyczne, bo żebym wiedział wszystko, to pewnie nie byłbym tutaj, a może jeszcze gdzieś wyżej.
Ale cel jest zawsze jeden, no. Zwycięstwo w najbliższym meczu, a liga wszystko zweryfikuje. Ja bym chciał jeszcze powrócić do okresu, kiedy graliście w trzeciej lidze. Coś nie wypaliło, co się nie udało. Chociaż niektórzy z góry mówili, że będzie trudno dla Tura utrzymać się w tej lidze. Znaczy, awansując do tej trzeciej ligi, na pewno wiedzieliśmy, że to jest przede wszystkim nagroda. Za tę kilkuletnią pracę po wcześniejszym spadku, tak? Bo jakby też spadłem już drugi raz, można powiedzieć, z Turem, bo w połowie rundy tej jeszcze trzeciej lidzy w warmińsko-mazursko-podlaskiej spadliśmy też tak trochę niefortunnie z trzeciej ligi. Później był proces budowania drużyny, który trwał 3 lata, żeby awansować znowu. No nie byliśmy przygotowani pod każdym względem, jak i organizacyjnym, i takim sportowym. Odeszło 3 doświadczonych zawodników, czy tam nie podjęło po prostu rękawic, żeby przystąpić do rozgrywek w trzeciej lidze z różnych tam powodów i osobistych, i wiadomo, i zawodowych. Łapanie, czy tam powiem, budowanie drużyny tak w ciągu miesiąca, no to tak to się nie odbywa, tak? Jeżeli gdzieś tam jest jakiś, chce się awansować, to tą drużynę już na awans trzeba budować dobre pół roku wcześniej. Czy by nie wypał? Nie powiedziałbym, wiadomo, to był taki duży przeskok, pierwsza runda to pokazała, w ogóle inne granie, inne umiejętności. Wiadomo też, że drużyny jakieś tam doświadczone, jak przyjeżdżają, czy my jako Beniaminek jedziemy, to oni jakby już wiedzą, że to tu muszą szukać punktów. Wszyscy, że tak powiem, siadali od razu. Nie wytrzymywaliśmy tego podstawowego ciśnienia takiego mentalnego, a później ktoś ci już strzeli bramkę, to naprawdę mądrze gra i typowa gra, no taka seniorska na wynik. I ciężko, żeby było później się podnieść. No myślę, że później runda wiosenna solidnie przepracowana, zapłacone półroczne frycowe, może ktoś tam powiedziałby, że długo to trwało. No, może są takie kluby, co tam się otrząsają po trzech, po czterech kolegach. Nam to zajęło tak naprawdę pół roku, ale myślę, że drugiej rundy nie mamy co się wstydzić. Zdobyte bodajże 19 punktów. No, żebyśmy tyle zdobyli w pierwszej rundzie, to utrzymanie byłoby możliwe. No i z tego, co wiem, bielszczanie się bardzo cieszyli, bo do Bielska przyjeżdżały bardzo znane drużyny, chociażby Polonia Warszawa odwiedziła tutaj miasto. No Polonia Warszawa, tak, Widzew Łódź, no były takie kluby, które prawdopodobnie, z jakim klubem prawdopodobnie nie dałoby nam dane grać. Jednak to są marki w Polsce, jak wiadomo, też w kryzysie swoim, no bo takie drużyny nie powinny grać w trzecich ligach. No już akurat Widzew, wiadomo, wraca powoli na swoje miejsce, Polonia powoli się odbudowuje. No ale tak jak mówię, no to właśnie to dla tych takich meczy ten awans jakby miał ten fajny smaczek i myślę, że gdzieś tam w historii klubu i gdzieś tam w naszych jakichś tam myślach zawsze zostanie, więc jakby co by się nie działo, jeszcze była wisienka na torcie, bo pierwszy raz w historii klubu zdobyliśmy wojewódzki Puchar Polski, więc jakby to jakoś tam delikatnie osłodziło ten taki trudny sezon, no ale i tak uważam, że ten sezon właśnie, w którym byliśmy w trzeciej lidze i spadliśmy, uważam za wspaniałe doświadczenie. No właśnie, Puchar Polski, już chyba się rozpoczynają rozgrywki. Jakie tutaj zapatrywania Tura są? Znaczy, ten Puchar Polski to najgorzej, że rządzi się swoimi prawami na takiej zasadzie, że zawsze jest on rozgrywany w środę. I wiadomo, to jest taki termin, gdzie wiadomo, wszyscy zawodnicy jak się nie uczą, to pracują. I to nie jest, podejrzewam, że to tylko mój problem, tylko problem wszystkich klubów, że zawsze na początku tych rozgrywek, czy niższa runda, to stawia się zawodników tacy, którzy gdzieś tam w lidze nie grają i troszeczkę dawać im więcej szansy w pucharach. Później wiadomo, czym bliżej tego finału, no to już stawia się na tych zawodników bardziej doświadczonych, jeżeli może się z nich skorzystać. A najczęściej jest tak, że właśnie kogoś tam brakuje i tak samo było w tamtym sezonie, można powiedzieć, bo odpadliśmy też z KS Michałowów, stracona bramka bodajże w 90 minucie, a przegrywamy 1-0 i też nie mogłem skorzystać z kilku zawodników, to żadne tłumaczenie, ale wiadomo, że ten puchar do jakiegoś momentu traktuje się trochę tak po macoszemu, można powiedzieć, tak może nie po macoszemu, może tak jakby jakiś tam dodatek, tak, liga jest jakby najważniejsza, ale ten jakby okręgowy puchar z roku na rok nabiera większego prestiżu i teraz
warto grać, że tak powiem, o finale, nawet temu, że jest gratyfikacja finansowa i to bardzo dużo, bo za wygranie pucharu jest 40 tysięcy, a zagranie w nim w finale jest 10, więc to dla takich klubów jak my, no to jakieś jest podratowanie budżetu. No, chyba na osłodę dla Tura można powiedzieć, że Michałowo trochę namieszało w tym roku, prawda? No, namieszało na takiej zasadzie, że Olimpia Zambrów gdzieś tam dopiero w dogrywce w półfinale pokonała Michałowo. No, Michałowo to taki też stabilny klub, który jest niedaleko Białegostoku. Sporo chłopaków gra właśnie z Białegostoku, takich chłopaków, którzy gdzieś tam pograli w piłkę na tym poziomie, dużo jest wychowanków Jagiellonii, mają, że tak powiem, solidny budżet i gdzieś tam są też przez cały czas w czołówce i jakoś to dobrze u nich wygląda. Dlatego to taki zespół, który no nie było wstyd z nim przegrać, bo podejrzewam, że rok wcześniej też odpadliśmy chyba jeszcze wcześniej z Krypniatką Krypno. Też można powiedzieć, wtedy dałem zagrać dla Damiana Plisiuka. To był jego debiut bodajże, a dzisiaj jest w Zniczu Pruszku, więc no chyba się opłacało, tak. Coś kosztem czegoś, można powiedzieć. No a poza tym, wracając do Michałowa, to tam wiceburmistrz chyba jest wielkim miłośnikiem piłki nożnej. No, nie da się tego ukryć, tak. To wiadomo, że to wszystko idzie za tym, że jeżeli samorząd gdzieś tam, samorząd, czy pan burmistrz, czy jakaś tam władza, jeżeli gdzieś tam czuje tą piłkę i w ogóle sport, no to wiadomo, że gdzieś te pieniądze idą w tamtym kierunku. No u nas w Bielsku jest z tym różnie, tak. No właśnie, jak tutaj zmierzałem, to obejrzałem sobie obiekty mosirowskie. No trzeba przyznać, że to chyba nie ta epoka, w której żyjemy. Czy są jakieś szanse, czy ewentualnie oczekiwania trenera, że się szybko to zmieni? No jakby jestem radnym już miejskim od półtora roku i moje oczekiwania już trwają półtora roku. Myślę, że też daje to do zrozumienia na radach miasta, bo i zgłosiłem ostatnio też formalny bodajże wniosek, żeby zgłosić do takiego projektu Sportowa Polska na renowację naszego obiektu. W Radzie Miasta dużo jest osób, można powiedzieć, związanych ze sportem, ale na dzisiaj jakoś to nie idzie to w dobrym kierunku. Oczywiście mam nadzieję, że to się zmieni. Mam jeszcze, że tak powiem, 3 lata tego samorządu i skończony, że tak powiem, obiekt BDK-u, czy tam, który idzie ku końcowi, więc może teraz czas najwyższy właśnie pójść w stronę naszego obiektu, bo to wszystko gdzieś tam w innych klubach, czy w innych miastach się rozbudowuje, przykład Hajnówki, no miło popatrzeć na taki obiekt, drużyna, która gra w klasie okręgowej, ale obiekt przyciąga kibiców, oczywiście klub pewnie też, ale myślę, że na dzisiaj przede wszystkim obiekt. I żeby tak było u nas, to naprawdę wtedy może by dołączyli sponsorzy, wtedy po prostu jak jest dobry obiekt, to chyba wszystko jest łatwiej, jak jest obiekt taki, jaki jest, to po prostu nikogo to nie przyciąga, tak, no wiadomo, mam jakiś tam swoich grupkę kibiców, czy taki elektorat, jakiś tam ludzi, którzy przez cały czas i chodzą na te mecze, ale co przyjść na obiekt taki, jak jest dzisiaj, a co przyjść na obiekt taki, jak jest w Hajnówce, a byłby tutaj, no to no nie ma chyba co porównywać. A same boiska, jakie są, to czy to też wymaga jakiejś szybkiej zmiany? To znaczy, jeżeli chodzi o płytę główną, no to jest ona w bardzo dobrym stanie, ponieważ jest nawodnienie, też przeszedł projekt kiedyś z budżetu obywatelskiego, więc jakby to był fajny kierunek i dobrze, że tak się stało. Boczna boiska jest w fatalnym stanie z prostego powodu, bo właśnie nie ma tam nawodnienia i przy dzisiejszych suszach czy takich pogodzie taką, jaką mamy, to naprawdę nie wygląda to dobrze, a najgorsze to jest to, że właśnie tam dzieci najczęściej trenują na tym bocznym boisku. Co za tym idzie, no nie przekłada się to na jakieś tam podwyższenie super umiejętności, bo przyjechałby tutaj pan Messi czy pan Ronaldo i popatrzyłby się na boisko i po prostu powiedział: słuchajcie, no ja na takie boisko nie wyjdę. No. Chyba, że się poopalać. Dlatego też chciałbym i moim marzeniem jest, i to też mówię głośno i mówiłem już to nieraz, żeby właśnie na bocznej płycie po prostu zrobić wszystko, żeby została wybudowana sztuczna płyta z oświetleniem. Wtedy wiadomo, nie byłoby problemu z halami, bo mam następny problem u nas w Bielsku, to jest wiadomo, jakiś problem z halami, bo grup młodzieżowców mamy sporo, do tego dochodzą
koszykarze dochodzą, jest także siatkówka, tak, naprawdę, a przychodzi zima i grupy mosirowskie naprawdę mają problem z trenowaniem, z ulokowaniem. No wiadomo, jest hala powiatowa, ale tam trzeba po prostu płacić duże pieniążki za wynajem i no i na pewno to by ułatwiło wszystkim, rozluźniłoby się to wszystko i poza tym w okolicy, czy tam na południu naszego województwa nie ma takiej płyty nikt i to też trzeba głośno mówić, bo zespoły typu Simetrycze, typu Hajnówka jeżdżą po Białostokach, żeby zimą rozgrywać sparingi, a mogłyby równoznacznie przyjeżdżać do nas i my byśmy oczywiście też nie musieli wydawać pieniędzy na wyjazdy, na wynajem obiektów, bo byłoby wszystko na miejscu, no ale łatwo powiedzieć, a zrobić to wiadomo, no na dzisiaj nie jest taka łatwa sprawa. Jeszcze temat chyba taki na czasie, pandemia i Turbielsk Podlaski. Jak to się odbiło na waszym zespole, na waszej drużynie? No powiem tak, no jakby wiadomo, mieliśmy drugie miejsce po rundzie jesiennej. Mieliśmy 3 punkty straty do Jagiellonii. 16 kolejek na wiosnę przed nami, wszystko się mogło zdarzyć. Może to my moglibyśmy dzisiaj być w trzeciej lidze, a nie Jagiellonia. Oczywiście nie ujmuję marki i umiejętności i pracy rezerw i oczywiście zasłużyli sobie jak najbardziej po pierwszej rundzie na ten awans. To nie tylko my, to chyba wszyscy po prostu, wszystko stanęło. Można powiedzieć, że później 3 miesiące nie można było nawet z domu wychodzić. Był taki okres i później dlatego zaczęliśmy te przygotowania w zasadzie wcześniej, bo to też takie, o tym się nie mówi, ale my jako klub i ja jako trener w życiu nie przechodziłem 2 okresów przygotowawczych w ciągu pół roku i też nie wiedzieliśmy, jak do tego podejść. Niektórzy trenowali w czerwcu, później robili sobie przerwę 2 tygodnie, później zaczynali normalne przygotowania do nowego sezonu. My trenowaliśmy przez całe 2 miesiące. Efekt będzie widać, można powiedzieć, po kilku meczach, czy to był dobra, czy to była dobra droga. No pod względem organizacyjnym to na pewno to, że gdzieś tam mogliśmy tą dotację troszeczkę wydłużyć. Miasto nam pieniędzy nie zabrało, więc to na pewno plus dla miasta, że podeszło do tego racjonalnie i no jakoś to wszystko odbudowujemy od końca i mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. I chciałbym, żeby nie było takiej sytuacji, że za miesiąc wszystko znowu stanie, bo wtedy człowiek już będzie się zastanawiał, czy to ma jakiś sens, tak? No to prawda. Chyba nie tylko w sporcie. Dokładnie. Może zaprośmy na najbliższy mecz, który będzie w Bielsku. No to zapraszam wszystkich na najbliższy mecz, który odbędzie się 19 sierpnia. To będzie już 3. kolejka. Będzie środa, godzina 18, więc myślę, że już każdy skończy pracę. Zagramy z Beniaminkiem 4. ligi MKS Mielnik, a wcześniej w niedzielę pojedziemy do dalekich Suwałk, poszukamy tam punktów i chciałbym, żeby na tym meczu właśnie w środę przyszło sporo ludzi, bo będzie pewnie ładna pogoda, bo to są wakacje, a wiadomo, że jak jest dużo ludzi, to i dla nas jako zawodników, czy tam jako trenerów fajnie się gra przy jakiejś tam publiczności, bo wiadomo, że piłkę gramy nie tylko dla siebie, ale też dla kibiców, żeby sprawiać radość wszystkim Bielszczan i żeby się jednak cały Bielsk utożsamiał z naszym klubem, a my z miastem.